Siemanka, jestem Lucek, zapraszam Was na The Crew 2. Dzisiaj opowiem Wam, jak jeździło się, jak się pływało, jak się ścigało motorówkami. Jeśli podoba Wam się ten film, zapraszam do zostawienia łapy w górę, żebym wiedział, że takie filmy właśnie Wam się podobają i chcecie ich zobaczyć więcej w moim kanale. Samo prowadzenie motorówek jest ok, jakoś nie miałem problemu, żeby opanować jakąkolwiek motorówkę. Mamy też taki feature znany z GTA 5, że jak się pochylimy na przykład w motorówce, to jest dziwne, że możemy się pochylać w motorówce, ale jeśli się pochylimy w motorówce do tyłu, to dostajemy z boosta do prędkości. Tak mnie to trochę zdziwiło, no bo w GTA jak gramy sobie powiedzmy skuterem, pływamy sobie po wodzie, się pochylamy leciutko do tyłu, to rzeczywiście lepiej przyspieszamy. Tak samo jest na przykład z motocyklem, jak stajemy na koło. I tutaj jest tak samo z motorówkami, to jest dziwne, ale tak jest. Pływanie samo w sobie, sterowanie tymi motorówkami, moim zdaniem jest w porządku. No mówię, nie miałem żadnego problemu, żeby opanować te motorówki. Oczywiście sterują się arcade'owo, ale jest mega przyjemnie, jest fajnie. Jest fajnie się opuścić na przykład z lecąc sobie samolotem, przemienić się w motorówkę i tyż na wodę i nagle płyniesz tak super szybko. No i właśnie, a propos super szybko, to wiecie, że w The Crew 2 mamy bardzo fajnie zrobiony efekt prędkości. I super czuć to właśnie na motorówkach, bo zwłaszcza przy zachodzie słońca, a jak na fale na wodzie pada w określony sposób słońce, widać jak to się wszystko dookoła ciebie rozmywa i ty plujesz jakąś tam super mocną motorówą, wow, to jest naprawdę fantastyczne uczucie. Czasami miałem takie odczucie, że ciężko się nimi skręca, no ale to są w końcu motorówki. Motorówki nie są jakieś super zwrotne, przynajmniej te najszybsze, te z najwyższą prędkością maksymalną, nazwijmy to. I właśnie do takich też miałem dostęp do najszybszej obecnie dostępnej w The Crew 2 motorówy. I powiem wam, są to fajne wyścigi, no. Super to wygląda i przyjemnie mi się grało nimi. Nie mam tutaj jakby większych zastrzeżeń, bo powiem wam też, że dużo czasu nie spędziłem w jakichś tam grach wyścigowych, gdzie ścigaliśmy się motorówkami. Tak więc to jest też dla mnie coś zupełnie nowego i pewnie dla Was też, bo motorówki, wyścigi motorowe, motorówkowe nie są jakieś powszechne wśród moich widzów, wśród Was na moim kanale, bo rzadko kiedy o tym wspominaliście, jeśli w ogóle kiedykolwiek w komentarzach. Więc no, jest to coś nowego, ale jest bardzo przyjemny. Na pewno jeśli nie graliście wcześniej w jakieś gry wyścigowe, albo no w ogóle nie ogarniacie tematów żeglugi, czegokolwiek, to tutaj to nie ma znaczenia. To jest gra arcade'owa i po prostu tak jakbyśmy się ścigali z zupełnie nowym pojazdem. No, jest w porządku. Bardzo przyjemnie to wygląda. Możemy na przykład podczas pływania wjechać na inną motorówkę i z niej wyskoczyć. A, jeszcze jest taki fajny feature, zauważyłem, że jak się płynie za motorówką bezpośrednio, to fale pozostawione za tą motorówką bezpośrednio nas zwalniają, więc trzeba uważać, żeby bezpośrednio za naszym rywalem na przykład nie płynąć, tak? No ten rozmazujący się efekt prędkości jest fantastyczny w The Crew 2, bardzo mi się to spodobało. Zobaczcie sobie, jak to wygląda na tym gameplayu, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Na pewno już mieliście, niektórzy z Was mieli dostęp do zamkniętej bety, niedługo będzie otwarta beta The Crew 2 i wtedy zobaczymy, co o tym myślicie, no tak naprawdę, bo będziecie mogli sobie przetestować wszystkie pojazdy. Jeśli ktoś już miał dostęp, to niech napisze w komentarzu, co o tym myśli. No moim zdaniem fajne wyścigi, urozmaicenie i dobrze, że dodali te motorówy. Myślę, że to będzie fajna zabawa. Trzymajcie się, hej! Congratulations, you got the game.